A już standardowo sponsorem dzisiejszego odcinka była firma Mubi. Także jak ktoś z Was zakupi nowy pojazd, wchodzi w wyszukiwareczkę Mubi, wpisuje wszystkie dane pojazdu i wyskakuje Wam najlepsza stawka ubezpieczeniowa. A na hasło Strong Ekipa macie 150 zł zwrotu cashbacku. Także polecam, bo Mubi ubezpieczyć Was lubi. I zapraszam do oglądania odcinka. Dzień dobry. Dzisiaj sprzedajemy BMW Konrada. Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj jest odcinek kolejny raz smutny. To smutny. Smutny odcinek jest, bo rozstaje się po 6 latach z tym pojazdem. Przyjechali, tutaj przyjechali kupcy, jeden z Polski, drugi z Afryki. Niemiec umarł, jak sprzedawał. Po sprzedaniu umarł. Niemcowi tęsknoty z żalu umarł. Niemcowi to właściwą zabrana. Niemiec płakał, jak sprzedawał. No, ale ogólnie przebieg jaki jest? Przebieg jest ogromny. Bliżej nieznany. Przebieg jest 3 razy kręcony. Cały świat. Z takich ubytków w pojeździe, no to... Nie, no a na ile na zegarze pokazuje? To się zmieniło, to nie ma tego. Diody na pewno przerywają, to da się odczytać przebieg, bo na pewno te ścieżki są popalone. Wprowadzone zostały pewne udogodnienia w tym pojeździe. To przy właśnie ustalaniu ceny będę musiał z tą poruszyć, bo została... Kurwa, tu się coś nie otwiera, ale to jest taki system. System taki zabezpieczający. Słuchaj, ja nie widzę przez szybę, bo jest przyciemnione. Bo radio, czy tu jest radio, bo to było konkretne radio, tylko podłączone było tak, że jak radio chodziło, to akumulator padał. Słuchajcie, to ja was poczęstuję historią, jak sprzedawałem, jeszcze nie było tam internetu i tak dalej, sprzedawałem malucha, sprzedawałem. Z ogłoszenia, dałem ogłoszenie do Gratki, do Alegratka, czy tam gdzieś, że jest maluch do sprzedania. To był ten maluch, którym jeździłem do układania, do kostki, jak otwierałem firmę, no to jeździłem. Wyrwałem w nim fotel, włożyłem zagęszczarkę, dwóch ludzi jechało z tyłu, rurki na dachu i taczka przywiązana sznurkiem. To jest autentyczna historia, zresztą każda moja historia jest autentyczna. I słuchajcie, moi drodzy, umawiamy się z gościem. Konrad, słuchaj, bo ty nie wiem, czy to słyszałem. A z tym maluchu to słyszałem. Dzwoni facet z ogłoszenia, no nie? Maluch to był taki, że jak mnie policja zatrzymywała, to się bali otworzyć drzwi. Mówi, niech pan otworzy drzwi, bo nie wiadomo, czy odleci. Koła to była guma i druty, nie? Jak środki druciane. Koła były, bo wiesz, kasy nie było. Ciężko się pracowało, ja wtedy zarabiałem 270 zł. Tygodniówki miałem, przy kostce, no może 300. I słuchajcie, dzwoni facet z ogłoszenia tu z Łowicza, no i mówi w sprawie małego Fiata, nie? Ja mówię, tak, aktualne i tak dalej. Kiedy możemy się umówić, no nie? No mówi, no w sobotę bym przyjechał. Ja mówię, proszę pana, w sobotę to już może nie być, bo tyle telefonów wam, że ten, no nie? No i chyba tam przyjechał ze dwa dni wcześniej, w czwartek, no nie? Znaczy nie mógł dojechać, to ja mówię, dobra, to ja z kolegą panu go podprowadzę do Łowicza, no nie? Na pewno pan będzie zadowolony. No i wiesz, pompa, nie? No i wiesz, jak kawał chłopa, kolega, Felek, taki chłop był wielki, no nie? Wiesz, z mordy, zupełnie niewiarygodni. Podjeżdżamy pod kościół, bo z gościem się umówiliśmy. Człowieku, wysiadam z malucha, mówię, to jest ten maluch, nie? Gość zobaczył, no nie? I mówi, panie, no to są żarty, nie biorę, nie? A Felek mówi do niego tak, bierzesz i chuj. Dobra, przejdźmy do negocjacji teraz. I sprzedany. Gościu musiał kupić, kurwa, tam nie wiem, 900 czy 1000 zł wtedy kosztował ten maluch. Czekaj, bo mi tu pod maską grzebią. Zakupił na siłę i pojechał. Ja się pytam, co tu jest? A ekipa mówi tak, woda do chłodnicy. Nie, to jest jak pić ci się chce. Woda do chłodnicy, bo umywa. Nie, no to jedziesz i no, maskę otwierasz i możesz się dać. Wiesz, że Coca-Cola jak wlejesz do silnika, to ci się nie zagrzeje? Ja to wodę lałem. Oporowo. Tylko tą zero, bo ta zero jest aspartanem słodzona, a aspartan w połączeniu, wiesz, z temperaturą. Tak. No nie wiedziałeś? No jasne. Ty głupek. No nie, przecież jak się koli do chłodnicy naleje, to się ten samochód. Silnik sklei. Kurde, wody spaliłeś tam. Ty, ja tu mam większy problem, bo tu nie ma akulatora, nie mam bagażnika tworzyć teraz. Ale jest prąd, teraz otworzysz bagażnik. Tak? Cena została podwyższona z tego względu, że został środek wymieniony. Jak pamiętacie, w poprzedniej wersji był żółty, teraz jest welurowy. Na fotele zasrane, napierdziane, żeś dubskiem tam napierdział na 100%. Żółtkie fotele są. To tylko na drenach wszystkich. A, no zobacz, zagłówki w oryginalnym Tak, zagłówek został w kolorze oryginalnym. Słuchajcie, no jednym słowem brać nie wybrzydzać. No, nie ma co. Taka gratka się nie trafi drugi raz. Ja powiem tak, rdzy na niej prawie nie widać, pali od kopa, tylko akumulator trzeba załatwić. Podłogi nie ma. Flintstones. Przy berdach zapadł się dzisiaj rano. Tak działa. Tam nie szarp tą gałką, bo urwiesz, bo tam się urywa. Właściciel niepalący, niewidomy, niekumaty, niejeżdżący, sprzęgło spalone 10 razy. I co, nie pali? Wczoraj pali. Ale wczoraj od diesla paliliśmy. Aj. Za słaby akumulator tu nie będzie. Nie trzyma ten. Nie, za słaby akumulator. Tu trzeba dieslem podjechać przynajmniej 70 amperogodzin. Albo koparką JCB. Słuchaj, tam są to 100 metrów dalej są tory i przejazd. Ja bym tam zapchał tory. I by w życiu na ziemi udział wzięli. Jak
Kiedyś wracaliśmy tą BM-ką z treningu, on do mnie mówi tak: przejmij się olej, zaświecił, mam nadzieję, że w dobre miejsce go dolałem. No. Zobacz, jakie to jest kłamstwo, to chyba ta BM-ka i pierdoli tak, że go słucha się. No ta, a je, ile miałeś BM-ek jeszcze? To była ta pożyczak. Nie, ta! Tu z Wery wracaliśmy ze Strongmana. Nie mieliśmy tamtej BM-ki, jak Strongmana żeśmy trenowali. Jak nie? No pewnie, że. A my nie z Wery wracaliśmy, tylko MMA już robiliśmy. Z Wery. Nie z Wery. Z Wery. Popsułeś mi dzień, taki piękny dzień, gdzie sprzedawałem ten samochód piękny, wspaniały. Wersja poliftowa. Nawet, powiedz tak, nawet te emocje, które są związane z tym pojazdem, które są dla mnie niezapomniane, ty mi psujesz w tym momencie swoją gadką właśnie. Możesz po angielsku powiedzieć, zaśpiewać możesz. Holding lovely memory. Wersja poliftowa, kierunki w górę. 19 lat miałem, jak to kupiłem. 150 koni mocy. Jak po ówczesną dziewczynę przyjechałem, to nie wiedziałam, gdzie jest. Powinieneś garnitur założyć taki biały, nie? Białe buty, czarne skarpety albo odwrotnie. Fotel tu dostawić z boku, no nie? I tej byłej wysłać. Zobacz, co straciłaś. Słuchajcie, latarki w telefonach przez szybę na Holgo i no, wiecie, no, zaprowadzić go tam, gdzie? Nie, odpali, to odpalało. Przedpalało, wczoraj odpalało. No świadkiem jestem. Za ile to wystawię? Słuchaj, ja tego nie wystawiłem, tylko inni mi zadzwonili, że chcą to wziąć, bo to już stoi to... Nie wstydź ci pieniądze brać za to? Ja bym to za darmo chłopakom. To było z wami tu przyjechać, żeby to oglądać. Ja chłopakom za darmo to dał. Za Big Maca, za zestaw z Big Maciem. Słuchaj, Twingo jak się skończy, to daję, dam no ten, jakiemuś strong ekip. Po Wiczowi. Czyli mi albo Krzyśkowi. Nie, jak Wiczowie będą chcieli, to po prostu nie będę go złomował, tylko dam go na pamiątkę jakiemuś naszemu widzowi i tyle. No, jak ktoś będzie chciał wziąć w ogóle. A jak nie, to dach upierdzielę, te drzwi zastawiam i zaspawam i se jacuzzi zrobię na podwórku, postawię. Kupię sobie busa wódki i usiądę w nim i już tam zostanę, dopóki nie wypiję wszystkiego, tylko będą mi przynosić. Na strong ekipę położę chusteczkę i po prostu zrobię niekończący się balet. Na balety już nie mam zdrowia. 3-4 sety i po chłopie jest. A ty, Krzysztof, masz zdrowie do pisia? Pić to trzeba umieć. Pić to jeszcze, ale drugi dzień. Słuchajcie, to dzienna się wydarzyło, bo gość, co miał oglądać, zrezygnował, ale ten, co przyjął, z nim razem kupuje, kurwa. To jest, kurwa, wiesz. Nie, no panowie, to teraz to trzeba kupić, to nie ma tak, że... Czas. Zanim to kupimy, najpierw trzeba to uruchomić, bo to na razie to nie działa za bardzo. Ja uważam za pojazd, że już jest sklepnięty, sprzedany. Jak na tych licytacjach mówią, Ty miałeś grać takiego udawanego kupca, miałeś się targować tu sztucznie, wie. Wudzin, dobrze. Dudzio pieniądz dać. Polska dziona raz. Ja to powiem ci, jak z tego Wudzina to nie mogę. Ja lubię te Wudzina. Dudzi, Wudzin, dobrze. Ale nie da się klapy otworzyć? Klapa się przycięła. Albo zamarzła. A teraz panowie na poważnie, jak miałem 23 lata, czyli 20 lat temu, jak mój kumpel kupił BMW trójkę, jeszcze model niżej od tej, to był chyba 96 rok, 96 rok produkcji TDS-a, trójeczkę, i taka trójeczka u nas po głównie jeździła, to ja wam powiem, byłem, o Boże, dwie jeździły, zielona, nawet na teraz blazera i żarówy, to ja po prostu tak im zazdrościłem, oczywiście pozytywnie, no bo ja jestem tam fanem motoryzacji od dziecka, tak chciałem to mieć, że katastrofa. A teraz zobaczcie, taki samochód, Konrad Karwat prosi się, żeby go zabrali. No jeszcze model nowszy i nowsza buda. Nie, no, i dopłata. To ładne jest. To... Tak. No. Dla mnie ta trójka jest bardzo ładna. Nie, żarty żartami, ale ja na przykład szanuję to BMW, nie? No bo to jest, wiesz, kawałek jakiejś legendy motoryzacyjnej, no nie? Z kawałek legendy z mojego życia, wie. Nie każdy musi jeździć, wiesz, Rollsami, nie? No, ja osobiście... Bardzo zajebiste auto. Ja osobiście jakbym taką na przykład, może taką kupię i sobie ją odrestauruję. O! Odrestauruję. O! To się decyduje, poczekaj. O! Podładuję go trochę. Coś tam się dzieje. Zaczyna gadać. Kontrolki się świecą. Jak no, odpali, to musicie brawo bić. Za mały akumulator. Nie ma jebnięcia. Diesel musi mieć duże jebnięcie przy akumulatorze. Ja wam powiem, że chodzi za mną jakiś klasyk, kurde, tylko nie wiem co kupić. Nie wiem co kupić, co pójdzie w cenę. Ósemkę myślałem, 850, albo szóstkę BMW, coś takiego. Mercedesa jakiegoś starego może. To nie mamy diesla żadnego. Ja mam, poczekaj, chcesz? Tu mam jeden akumulator, tu mam drugi, tu mam trzeci. Ale nie, pytam się, czy tu nie ma żadnego, kurwa, znajomego, no. Panie, nie ma tu jakiegoś akumulatora? Do diesla! Do diesla potrzeba, bo zapomnieliśmy wziąć z chaty.
No to dobra, no to... A może iść do chłopa i na przykład ten, mikrofalówkę wynieść z domu i z mikrofalówki go odpalić albo z prodziża. Gada, no najważniejsze, że już zaczyna gadać. Jeden, dwa, trzy. Dwa razy go wziął na różne spotkania biznesowe, to jest trzecie, ostatni raz zabrany. Biznes is business, powiedz Konrad. Biznes is business. Opuść chłopakom na lawetę i heja. Wziąłeś gościa, żeby sprzedać samochód z zarobki. Opuść chłopakom, kurwa, ty miałeś mówić, żebym ja zarobił, a nie żebym ja... Ty, zarobiony jesteś, młody, kurwa, dobrze prosperujący, łowicki biznesmen, człowieku. Wiesz jak się sprzedaje, wiesz jak się sprzedaje. Mieszkania, BMW, dzisiaj Golf kupiony dla żony za 160 tysięcy, nowy z salonu. Dobrze, dobrze. Człowieku, no to co ty, to chłopakom, kurwa, na samochodzie nie chcesz opuścić? Idzie jakieś przez miasto, idzie jakiś chłop przez ten z złamaną ręką, mówi, o, panie Konradzie, do pana na siłownię chodzę, ale rękę złamałem, nie? Abus, tak. A to Konrad ci za kartę to odda, to nie ma sprawy. Jak nie świecisz, to nie musisz płacić. Ja mówię, Abus, ale ja zarabiam, ja z tego żyję. Ale to chyba też gościowiek rękę złamał. No tak, no tak. No. On powinien przyjść tak za winkla, ja za drzewa i powiedzieć, ile dajecie czwórkę? 4,5 daję. No. Tak powinno być, a nie wiem. Ale jeszcze na lawetę go opuszczą. No nie, opuść na lawetę. Najbogatszy bałolat w Łowiczu, a tu będzie ten. No właśnie dlatego, że oszczędzam. Dobra, no spisz tam papiery i zostaw kluczyki. Dwa lata temu były na kolei robiłeś, no. Ty, słyszysz, wstydzę, ja o tym mówię zawsze. Ja nie powiedziałem pod kątem wstydu, ty człowieku. Jak miałem 19 lat, to cieciem byłem. Ty, słyszysz? Na budowie pracowałem, pustaki robiłem. Spisz tam papiery i to trzeba te... Jedno, drugie. Ja wam powiem, gdzie ja robiłem. No tam prace sezonowe, czyli rwałem wiśnie, tam truskawki. W sadzie robiłem. I później robiłem przy kostce. No tak było, no. To w sadzie to ty chyba, kurwa, żeś jabłka sobie urwał. Całe wakacje robiłem w sadzie. Do domu, a nie w sadzie byłem. Całe wakacje robiłem w sadzie, zapytaj się kaktusa, bo u kaktusa teścia robiłem w sadzie, człowiek. Oczywiście jeździłem ciągnikiem między drzewami i pakowałem koszyki, co ludzie narwali. I rwałem też. Naprawdę, no w sadzie robiłem, później byłem cieciem nad jeziorem, takim początkowym byłem gościem. No, kurwa ci zatrąbię. Byłem cieciem nad jeziorem, takim porządkowym od wszystkiego. I powiem wam szczerze, wtedy też moi koledzy, którzy uważali się za, nie powiem kogo, się ze mnie śmiali, że wybieram z koszy na śmieci, bo tak było, był festyn na przykład, całe miasto się bawiło, a ja musiałem tam dbać o porządek, czyli jak moi koledzy tam na przykład wypili sobie wódeczkę, flaszeczki pod stół, kubki plastikowe, to ja to zbierałem w worek plastikowy, no i wsadzałem do kosza, wrzucałem do kosza, bo to była też element mojej pracy, jeden z elementów mojej, wiecie, no z tego, na tym polegała moja praca. No i później oni się ze mnie śmiali, wszyscy ci koledzy, że zacząłem pracować przy kostce, no nie, bo z takim właśnie felkiem, wielkim chłopem, poszliśmy po prostu do kostki. No i ha, 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 he, 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 oni tam furami, wszystko tego, bal i tak dalej. A my na kolanach, nie, tam za 200 zł na tydzień, no nie, i bardzo dobrze, że tak wtedy zrobiliśmy i poszedłem w tą stronę, bo później widziałem za 2 lata już, to już widziałem te same wszystkie twarze, to uśmiechy nie były w tą stronę, tylko były w tą albo tak. No, jak przyjechałem w 2006 roku, miałem 7 BMW i miałem E60 wtedy. Ta historia jest średnio co drugi odcinek opowiadana. Nie, ta nie była. E60, mojej ciężkiej pracy w życiu nie była historia na odcinku nigdy poruszana. Chyba była. Nie była. Jak ci zarysowali Tigrę? Jak mi zarysowali Tigrę, ale to nikt nie wiedział, gdzie ja pracowałem i co robiłem. Bo ja całe życie pracowałem, bo niby jestem z bogatego domu. Ale mówiłeś na odcinku chyba o tym. Nie mówiłem. Nie. Ja nie jestem z bogatego domu. Ja jestem stary, mam prawo i pamiętać. Ja nie jestem z bogatego domu, ja nie dostałem nic. Chuj. Moim zdaniem jest warta jakieś 15. Nie, słuchajcie. Ja wam powiem tak. Jako, że wy jesteście tutaj znajomi, nasi, można powiedzieć, koledzy tutaj z regionu łowickiego, no to... Ja bym wolał, żebyś tej ceny nie ustalał, ja będę dokładał do tego, kurwa. To będzie tutaj po znajomości ze strony Konrada, no nie? Ale jakby ktoś tu przyjechał obcy z Polski, na przykład 400 km, to by musiał kupić. I nie za 2000, tylko za co najmniej 20 tysięcy. Nie, no dwójkę za to mi dasz, jest dobrze. No. Kurwa, to 2000 jeszcze dużo jest. Kurde, na kila ją kup ta. Ciekawe, na złomie ile by dostał. Nie, no to dobra cena, jak na złomie 1200, to nie macie krzywdy. Ja myślałem, że jest piątkę dadzą. Słuchajcie, panowie, mimo że ona nie zapali nigdy, to jest naprawdę okazja. Jest ten, gwarancja jest do tego sosny tam. Uśmiech radosny. Tak jest. No, pieniądze się już nie, gwarancja do sosny, uśmiech radosny. 15 minut to zapali. Kasiorę, jest liczona, nagraj wszystko. Ode mnie pożyczałeś ten, 2000, nie wiem czy pamiętasz, ale nie pamiętasz. Pożyczał to. A to było w Twargu Jadek, nie pamięta tego, nie? Pamiętasz, młody? Ja bardzo dobrze pamiętam. Pijany leżał.
Pijany leżał, jeszcze dobrze nie myślał. Przed walką, byłeś skupiony, skoncentrowany, dobra, dwójka dla mnie. Co masz, oddaj mu. Dziękuję bardzo. Tak w tym filmie było. Jak ci wie? Niech służy. Niech tak w tym filmie było. W jakim to filmie było? Ty znasz tę serię. Ranek Kojota. Ja panu sprzedaję. Cicho, kurde. Minutę chodzi. Posłuchaj, ja jestem człowiekiem, który potrzebuje, jest komunikatywny. No. Mówię, że sprzedaję panu nie mój samochód, tylko moje kurde piękne wspomnienia wszystkie. O! Trzebali! Trzebali. 1000 trzeba dopłacić. Ale nagraj to. Ale to się będzie. No nie, rób synu, kurwa. Co to dla ciebie ty? Kasy nie miał w ręku. Chłop, uważaj, bo się w głowę uderzysz. 200 za poradę, bo tak to by na izbę przyjęcia trzeba było jechać, bo łeb był rozdzięty. No. Dzięki jeszcze raz. Piotrze. Pamiątkowe zdjęcie może? Dzięki. Pamiątkowe zdjęcie, bo to jest mega wydarzenie. Mam nadzieję, że będzie służyło. Jak najbliżej. Dziękujemy. Drugi odcinek będzie, jak chłopaki będą go ganiać po mieście, albo będą czekać, jak będzie z knajpy wychodził pijany o 5 nad ranem. Tego w kominiarkach zaatakują i to. Się odechce. BM-ków i kurwa wszystkiego. No. Jeszcze mówi. Rozładowanych akumulatorów i ten. Światła są do zaparowane. Ja kiedyś powiem wam taką historię jeszcze tej BM-ki. Ja kiedyś jechałem z nim jechałem i szyba przednia była tak upierdolona, że było widać na 2 metry w biały dzień. Co się dzieje przed nami? Ale jechał. Mgła była i za to. Dobrze jest. Szerokości, panowie, szerokości. Jak to kołtuny mówią, daj mu panie na zimnym. Ja lubię te komentarze, daj mu na zimnym. Wiesz, co to są panewki? Nie, ja się nie znam na mechanice w ogóle. Na razie. Na razie. A rozrusznik? No wiem, ja znam pojęcie, ale ja tak nie znam się mechanicznie na tym. A cyncykator? Od gotnicy. Tak, na prawy przyczłap. Tak. Idziemy. Dobra, muszę zobaczyć, jak to odjeżdża jeszcze. Co będzie? Ej, jeszcze mam pytanie. Ktoś znalazł mojego, to mi później odeszli. Ale nie, co będzie ta z tym robić? Nie robi, żeby jeździło. Ale tak na glancję ją doprowadzicie, tak? No powiedzmy. Ale chcecie ją na przykład lakier robić? Wszystko? Nie, to mechanicznie. Jeszcze będą im jeździć, powiem ci. Nie wiem, ja bym powiedział, że musicie zrobić mechanicznie, jak chcecie. Kłótnicę muszą zrobić pierwszą, bo tam już pokazuje ten płyn. Kurde, ty, chłop jeszcze nie odjechał, już 40 lat jest. Pokazuje. Już! Dzięki! W ogóle to ja nie wiem, czy ci to dojedzie. Tak, mój kolega, ja coś ci powiem. Tu może się... Co jest? Tu możesz się gościa zapytać. Taki, no nie będę tam rzucał nazwiskami, nie? Taki mój koleżka był napalony na BM-ki, no w ogóle na samochody. Robiliśmy razem przy kostce, nie? I mówi tak, wyczaił gdzieś z ogłoszenia, nie było jeszcze internetu, nie? BM-e, no nie? Jadę, kupuję, jeszcze ja pożyczałem mu kasę na tą BM-kę, nie? Swoją marną wypłacinę pożyczyłem mu na tą BM-kę. Jedziemy, człowieku, do gościa, muszę bąka puścić. Kurwa, ja... No i to się kończy. Dobra, historia tak jest, bo... Nie jedzie, tak, dobre transakcje zawsze muszą być przypieczętowane bąkiem albo flaszką. No i słuchaj, jedziemy do gościa, BM-ka piątka, rocznik jakiś tam 81 albo 82, nie? 15 lat temu. BM-a, jakbyś... To jest! Pojechała? Pa, poszli, ty, gong, pa, jeszcze gong. Jakby tu gong, to bym się gong. Jakby tu był gong, to bym się, nie wiem, upadł ze śmiechu. Ty, ale teraz mi przykro jest. Chłopaki nie płaczą. Posłuchaj. Tyle poczekaj, zaraz będziesz płakał, tylko ja dokończę swoją historię, bo tak nie wolno przerywać. Ale ta historia to wie jakaś już z kolejnych odcinków poprzednich. Możemy tu linka wrzucić do tej historii i sobie widzowie zobaczą, że w 8 odcinku było to no samo. No i gość pojechał po tą belkę i jedziemy, słuchajcie, pożyczyliśmy Seicento, nowe z salonu, Seicento od Kacpra. I pojechaliśmy gdzieś, człowieku, ze 400 km w tym Seicento. Ja kawał chłopa, ze 100 kg ważyłem, felek jeszcze większy, jedziemy. No i nasz ten, co kupował tą BM-kę, zajeżdżamy do chłopa. BM-ka jakby spadła, kurwa, z góry jakiejś. Przepaść w ogóle, pognieciona, popierdolona, rdza, to pod szyby, no nie? Ja mówię, ty chyba nie byś tego kupował, nie? Nie, no co, kurde, no nie będę, ale tak napalony był, że wiesz, gaz to miało jeszcze, nie? Nie, no dobra, biorę, ja sobie ją zrobię i tak dalej. Mówię, ty mówię, pojebany jesteś? No nie? No to wziął. Dobra, wziął. Jedziemy, wsiadł tą BM-kę, jedzie, my za nim jedziemy. To co zmiana biegów, to litr oleju wydechem przed. Niebiesko było, no nie? Niebiesko było za tą BM-ką. No i mówię, ja jadę i nie będę ukrywał. No mówię do kumpla, mówię, no debil kurwa, mówię, po co to kupił? Mówię, że to debil, ja na samochodach się znam, wiesz o co chodzi. No i
żeby żona nie wiedziała, bo BMW była jeszcze kupiona w tajemnicy przed żoną. I była zostawiona u kolegi na podwórku, a tam chata odjebana, elewacja. Nowa elewacja. Wiesz, nowa elewacja, pomalowane, wszystko pięknie, farby 100, najdroższe farby, taka firma jest, 100 od farb. Najdroższe farby. No to jest kluczowe w tej historii. No i BMW zostawiona, rano koleżka mój podjeżdża, nowy nabywca. Przed robotą jeszcze chciał po głowie pojeździć. Nowy nabywca. Wyjebało, człowieku, maska wyjebała na 3 metry do góry. Chałupa odstopcona i chuj. Dzwoni do mnie, takie oczy, mówi zrób coś, bo kobieta mnie zajebie, tu chałupę szawalować, kacprowi i tak dalej. No nie, dzwonię do gościa, mówię, proszę pana, mówię, wczoraj zaszła pomyłka, trzeba pieniądze oddać za BMW, niech pan przyjeżdża, bo złą. Gościu coś tam ze mną, wiesz. Ty, bo to ten chłop, co kupił BMW właśnie. No i gościu przyjechali lawetą i zabrali i oddali kasę. Ja mam dużo historii na przykład do opowiadania, ale jak wy będziecie tam pisać w komentarzach, że ja bajki piszę Jezu. I głupoty wam opowiadam, to nie będę opowiadał. Naprawdę nie będę opowiadał, a każda historia, którą tu powiedziałem, jest prawdziwa, 100%. Nie, w sprawie dowodów, przynajmniej się rozmyślili, bo dzwonili. A w następnym odcinku Dominik wam opowie, jak z tym samym gościem, który kupił BMW, nakupowały sygnetów od cyganki. Było. Ale to w odcinku. A teraz w ramach czerstwego żartu... Władcy piersieni wymieniliśmy ksywę, tylko że ja mówię od razu, ja wiedziałem co jest. Dawaj czerstwego. Ale tamten mówi... Nie wiedziałem, ale to w następnym odcinku już. No dobra, w następnym odcinku będzie. Dobra, o sygnetach. No, było. Czerstwy Krzysztof. Dobra, panowie, dzisiaj żart o zwierzętach. Jak się nazywa pszczoła bez czoła? Poczekaj. No, ja. Wiem. Tak. Bąk. Bąk. Jezu. Skończył ten kanał. Słuchaj, no dobra, na razie. Tym miłym akcentem kończymy odcinek i chciałem ci powiedzieć, że chciałem tu do przysłowia jeszcze nawiązać. Nic co ludzkie nie jest nam obce, no. Każdy bąk. Z tej drogi, bo na środku drogi stoi. To jest cytat. Każdy bąka puszcza, no i niestety, a tym bardziej, że jesteśmy na świeżym powietrzu. Dobra, słuchajcie, ty jeszcze opowiadasz coś? Nie. Tradycyjnie, mistrzowie, moi drodzy, mili kochani, Kevin Lewrony z Here, życzę wam jak zawsze wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, nie mieli problemów, nie zawracali sobie dupy byle czym. I teraz ja w trochę w innym stylu, pamiętajcie, nie bójcie się głośno mówić, zawsze mówcie to, co myślicie, nie gryźcie się w język, bo nie na tym życie polega. Wszystkiego dobrego, dziękuję, mówiłem to ja, Dominika z miejscowości G. Miewam majowe sny, do widzenia.